Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. I co my tam ostatnio sobie robiliśmy? Już nie pamiętam sobie nawet, bo miałem znów dzień przerwy. Mamy nockę, ale jesteśmy już wyspani. Mamy nawet nie nockę, mamy już prawie że dzień. Jak to wygląda? Co my tu mamy do roboty? Dobra, skład kamienia, czy mamy skład kamienia? Mamy skład kamienia. Kozioł mamy, zgodną pieca nie mamy. Potrzebujemy desek do tego i trochę kamyczka. Okej. Okay. Niech będzie. Biegać jeszcze niestety nie możemy. Nie wiem, czy to się w ogóle da biegać. I tak, potrzebujemy opału. Potrzebujemy dużo opału. Z jeden na pewno. I w ogóle jakie mamy questy? To jest też dobre pytanie. Techniki, postacie, zdobyć w kaczmie piwo, wróć do domu, osiągnąć jakość cmentarza 5, znaleźć pieczęć oraz zanieść kowalowi, no właśnie. To też będziemy musieli za kilka sobie zrobić. Dobra, ale piecyk, kamień, potrzebujemy dużo kamienia. Mamy tylko dwie sztuki. Może gdzieś po drodze byśmy znaleźli? O, czekajcie, widzę kamień. Tak, to jest kamień, to jest kamień. Exactly, to jest kamień. Jest bardzo ciekawe, że w sumie, wiecie, drewno musimy brać w łapkę, ale kamyczkę już nie. I w ogóle tu możemy więcej pozwiedzać sobie. Tu kamyczków jest sporo. 8 głowa się robi. No to. Mgły dziwne. Halo. Co to za mgiełki? Dobra, czy nas już stać na piecyk? Nas stać, kurde, jedno. Naprawdę jeden kamyk. Jeden kamyczek. Ej, to w ogóle widzę, że my w sumie nie obeszliśmy zbytnio. Ojciec, jest żelazo, co slajmy. Dobrze wiedzieć. Zielona galaretka, więcej slajmów. Dobra, padło. Czyli tak, tu jest sporo żelaza, tam w ogóle zobaczcie, kurczę, jakieś dziwne rzeczy są. Tu jest sporo żelaza na bagnach. Okej. Nie mogę tego usunąć. No ja wiem, że nie możesz tego usunąć. Nie masz czym. Kolego, nie masz czym. Dobra, ale widzę, że jest sporo żelaza, więc spoko. To może być bardzo ciekawe do wzięcia. Co my tu mamy jeszcze? Czy jest jakieś przejście? Oczy ścieżkę. 10 klinów i 2 zawiasy, tak? Może najczęściej żelaza. To może następnym razem, to w ogóle mieliśmy kamień, który mogłem wziąć. Ale nie wziąłem. Dobra, możemy zrobić piecyk. On jest duży. W ogóle nie możemy go zrobić, bo tutaj mamy za dużo tego barachła. Trzeba oczyścić drogę. I to ja też mogę korzystać, czy nie? Tu mi chyba tego nie patrzyłem. Nie. Nie mogę. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Buduj. W ogóle będę musiał sobie chyba jedzonko jakieś zrobić właśnie, bo tej energii tutaj mega brakuje. Ja tutaj mogę zrobić paliwo z patyków, to raczej nie jest jedzenie. Chlebek. Zdrowe ciasto. I pieczeń. Zdrowego krojonego. Zdrowe ciasto potrzebuje mąki i wody. A my nie mamy ani tego, ani tego. Znaczy mąkę mamy, ale wody nie mamy. Możemy mięsko sobie wykorzystać bez problemu. No to zróbmy to. Nie wiem, czy teraz będę mógł to zrobić. No właśnie, zabrakło. Użyj. Dokończ to.
Gotuj. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Nie mam paliwa. Wiesz. No i znów, no za mało, za mało, za mało. Za malutko. Myślę, że bez problemu możemy sobie te kwiatki tutaj pozostawiać. Co to w ogóle jest? Przepis prosty i pyszny. Czy ja tego nie użyłem? Użyj. No właśnie. No właśnie. Jedzonko myślę, że bez problemu możemy sobie zostawić tutaj. Tam galaretkę, nie galaretkę. Inne skrzynie, fajnie. Pewnie, że jest podgląd na to. Tu się robi, delikatnie mówiąc. W ogóle już mamy zaraz nockę, więc też nie zaszalejemy sobie zbytnio. Tu jest woda. Za mało energii. Dobra. A myślę, że możemy bez problemu się jeszcze przespać. Chyba nie spali samo z siebie. O, no nie, nie spali się. No i tak nie będziemy już tego brać. Po prostu sobie prześpijmy tą nockę. Sobie kawki przynajmniej. Napiję się przy okazji. I powiem wam, że ostatnio mam delikatny kryzys, kiedy jest nagrywanie. Jakoś tak nie mogę się zabrać nagrywki. Wyśmienicie. Bez niego na cmentarzu zrobiło się od razu lepiej. Wciąż przepełnia mnie smutek. Jestem taki samotny. Byłem zły za życia. Powinienem być lepszą osobą. Jak to? Jesteśmy martwi, ale mamy prawo oczekiwać szacunku. No dobrze, wyjaśnię ci. Każde ciało stanowi naczynie na duszę. Nosi z nami przebytego życia. Grzechy to czerwone czaszki, a dobre uczniki to białe. Na dobrą sprawę w celi obok mieliśmy jednego takiego gagatka. Zeznał, że pewnego razu miasto nawiedziła straszliwa klątwa, którą zdjął prastary pakt. To co mówisz, nie bardzo trzyma się kupy. No przecież, lepiej zapiekuj się cmentarzem. Będę ci się przyglądać. Jestem bezsilny i tak smutny. Okej. Wszystkie ludzkie szczątki mają swoje wyjątkowe atrybuty duchowe. Zwłoki czerpią czerwone i białe czaszki szczęście ciała. Czerwone i białe czaszki ciała można zmienić, usuwając organy i balsamując zwłoki. Główny sposób na zwiększenie ogólnej jakości cmentarza to dekorowanie grobów obiektami mające więcej tych roślinek. Każda linia mająca białą czaszkę i roślinkę liczy się jako jedna cała. Linie z czerwoną nie liczą się, ale należy je wypełniać właśnie tą roślinką, aby osiągnąć linię z białą. Okej, to mieliśmy chyba ostatnio już nawet. Dobra, dokończ to. Gotuj. Lecimy z następnym. I myślę, że możemy już jeszcze iść po wodę. Inkwizytor. Właśnie widziałem Inkwizytora. Tuż obok, szedł ścieżką na wzgórzu wiedźm. Kurde blaszka, on mnie zabije albo zrobi coś jeszcze gorszego. Spokojnie, pójdę zwrócić jego uwagę. Może znajdę na tym wzgórzu coś, co pomoże mi wrócić do domu. I na chwilę. Chciałem wodę. Kurde blaszka, jestem czaszka. Czyli tych wiaderek możemy sobie brać ile chcemy. Kolejna pieczeń. I tak. Jak nie mam wody? Co ja wziąłem? Proszę bardzo, co ja wziąłem, że ja nie mam wody? A użyję stereo? What? To było dziwne. To było mega dziwne. Kurde blaszka, jestem czaszka. To ciasta będziemy mieć naprawdę sporo. Animacja się zepsuła niestety. No cóż, czasem tak bywa. To tak, nie mamy paliwka. Paliwo z opału, to się może przydać. Myślę, że w sumie nie głupim by to było. Opał. I to teraz. Co marnować patyki, jak można zrobić opał, prawda? Bardzo sporo zabiera staminy. Wow.
Wow, wow, wow. Mega sporo. Dobra, paliwo z opału. Dajmy zdyszkę. Kurde blaszka. I jest czaszka. Nie. Dajmy jednego. No cóż, dobra, chodźmy do tego inkwizytora. Ja chyba na tym, gdzie on jest. Zastanawiam się, czy by nie włączyć myszki w UI właśnie. Czekajcie, ja to chyba zrobię. Przechwyć kursor. Da się nie przechwytać? Kurde, nie da się. Tak musi być kursor. Chyba, że zrobiłbym go jako... jako... gotowy. O! Teraz nie widzicie kursora. Więc, no dobra, nie będzie kursora, będzie chyba lepiej. Bo ja go czasem zostawiam tylko na środku ekranu i... w sumie psuje imersję. Psuje imersję całkowicie. Wykonano technikę, otrzymano radość inkwizytora. Wszystko gotowe, mój panie. Dobrze, były jakieś problemy? Nie, mój panie. Poza tym, że kręcił się w okolicy jeden dziwny typek. O, tam jest. Stać! Chłopaki, spokojnie. Mieszkam tutaj na cmentarzu. Chłopaki? To na pewno szczurek kultu, mój panie. Znam biskupa. Wiecie, biskup to mój dobry znajomy. Wyznaczył mnie na grabarza na tutejszym cmentarzu. Ciekawe, ale jestem w stanie uwierzyć, że się przyjaźnicie. Inna sprawa, że nieszczególnie to trudne. Powiedz mu coś miłego, a już jesteś jego kumplem. Jadą zwłoki. Znaczenie kogokolwiek na grabarza wykracza za to na pewno poza jego kompetencje. Będę musiał go odwiedzić i przypomnieć mu, gdzie leżą granice jego władzy. Może dołączyć do mojej ceremonii palenia wiedźm. Dobra, z największą przyjemnością. W jaki sposób trafiłeś na to niezwykle interesujące stanowisko? To jest mój prawdziwy świecie. Właściwie to jestem z innego świata. Nie wiem do końca, jak tu trafiłem. Muszę wrócić do domu, do ukochanej. Zdecydowanie nie jest dobry czas na żarty. I w ogóle nie podoba mi się twoje zachowanie. Oto ja, wielki inkwizytor. Bronię jednej słusznej wiary i całej ludzkości. W mieście przyszły trudne czasy. Statek umarłych jest przeładowany, a nowy utknął w stoczni. Twój cmentarz wznawia swoją działalność w podejrzanie stosownej chwili. Mroczny kult znów podnosi łeb. Czuję to. Święty gniew zbiera w mojej duszy. Przez 30 lat spaliliśmy na stosach tysiące wiedźm i heretyków. I to dopiero początek. Palić wiedźmę! Palić, rozpalić ogień. Palić wiedźmę. Tak, mój panie. Niech żyje wielki inkwizytor. Hurra! Hurra! A więc pracujesz z ciałami, co? Tak, to chyba jedno z moich zadań. I żyjesz zaraz za tym wzgórzem przy cmentarzu. Dobrze mówię? Tak. Ciekawe, ciekawe. Wiesz co? Przydałby mi się tu w wiosce przyjaciel. A mój przyjaciel staje się przyjacielem świętej inkwizycji. Nie ufam wieśniakom. Nie chadzają do kościoła, kiedy wyzioną ducha i nie chcą nawet spocząć w grobie. Ale ty jesteś tu nowy. Może dostrzeżesz coś niezwykłego. Zgódź się. Oczywiście, z przyjemnością się z tobą zaprzyjaźnię. Mądry wybór. Przyjaźń opiera się na zaufaniu i dobrej woli. By zaskarbić sobie moje zaufanie i przyjaźń inkwizycji, musisz najpierw pokazać swoją dobrą wolę. Mam więc dla ciebie kilka drobnych zadań. Jakich zadań? Wszystko w swoim czasie. To jest czas gniewu, a nie rozmyśleń nad jakimiś drobiazgami. Możemy porozmawiać w następny... dzień kobiet, albo każdy inny kobiecy dzień. Lubię tu przychodzić. Nigdzie indziej nie odczuwam tak mocno swego świętego gniewu. Łomatko. Co my tu mamy? Kalendarz? Już to jest. O kurde, blaszka, jest tu czaszka. Nie teraz, okej. Nie teraz, to nie teraz. Idziemy, bo tam już podaje, że trupek sobie leży. I on chyba gnije. Kurde blaszka, gdzie jest czaszka, no?
Bo to daleko od nas jest. Chyba nie tędy. Ej, no tak, pomyliłem drogi. To wcześniej przelazłem. Szybko po trupa. Po trupach do celu. Biegnij. Run, Forest. Run. Chyba mi się delikatnie mikrofon przekrzywił. O, dobra, działa. Już myślałem, że mi się mikrofon wykrzaczył. Ale chciałem go tylko przekręcić. Dobra. Lekcja. Co tam? Jedna czerwona i dwie białe. Może być. Prasujmy. Jak on teraz wygląda? 1-1. Czyli wycinanie mięsa zabiera jedną białą czaszkę. To dupa straszna. Gdyby nie to, że potrzebuję teraz trochę kasy, bym cię wyrzucił do wody. Hop. Miejsce pochówku, potem będziemy robić ekshumację co najwyżej. Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. Jak to wygląda? Oh no! Zgniło nam to. Ale dupa. No to słabiutko. To mega słabiutko. Możemy to zrobić? Dobra, wrzutnia zwłoki. W sumie bylibyśmy w stanie to zrobić. A tu jest jeszcze jedna w ogóle woda. Się. No, o właśnie. Dobra, jak to wszystko wygląda? Mamy krawek. Na pewno chcę zrobić tego troszeczkę więcej. Myślę, że tak, na przykład 26, 24, 26 może, dobra. I dużo chlebków będzie dla nas dostępnych. Prześpijmy się. Prześpijmy się i zaraz pójdziemy sobie do miasta. Akurat. Czuję się świeżo, świetnie, ale widzę, że czas nie działa, jak śpimy. Ten się nie przyspiesza. Czas niestety nie przyspiesza. Dobra, weźmy sobie chlebek, trochę pieczeni też sobie weźmy. Ja wszystko wziąłem? Wziąłem. Idziemy do miasta. Idziemy do miasta. Mam nadzieję, że potem dostaniemy jakąś automatyzację, bo... Z tego co mi wiadomo, to są jakieś zombie chyba. Które wykonują zadania za nas, ale... Ale jak to wygląda dokładnie, to nie mam pojęcia. Więc tak, plan na dzisiaj to zaliczyć kowala. Już zaliczyliśmy kowala w sumie, to tylko odnieść tak naprawdę potwierdzenie listu. Sprzedać potwierdzenia zwłok. Bo to też się może przydać oczywiście. I tu jest karczma, tak? W ogóle zauważcie, że ta karczma wygląda... dziwnie. Ta karczma wygląda jakby coś, nie wiem, jakiś kiedyś... świątynia była. Martwy koń. Dzień dobry. Mogę teraz to pokazać? Nie mam humoru, spadaj. To nie. Dobra, to jesteś łańcucha, no tak. Ty jesteś łańcucha. Tego, to nie. O, a ty jesteś kim? A, jesteś nikim. No dobra. Dobrze, że umiesz robić mieczem. Krezol to powiedział mi o twojej pomocy. Masz, napij się piwa. Dla ciebie, za darmo. Niewykonane. Handluj. I mamy piwko. Kresu pochówku również sprzedajemy. Kamień teleportacyjny. Tylko czy ten kamień teleportacyjny działa non-stop? To jest mega pytanie. Zobaczmy. Kupmy go. Ciekawe. Zapakowane mięso to nie dla nas. Wyjdźmy.
Wy coś powiecie? Nic. A jeszcze ta Blondie, bo może ta Blondie się zbugowała jakoś dziwnie. Nie chcę z nimi gadać. No nie, bez łaski. Nie musimy z tobą rozmawiać. Dobra, no to zwiedzamy dalej. Co my tu dalej mamy? Co my tu dalej mamy? Co za miejsce? Da się wejść? Nie da się wejść. Tu też nie? Tu też nie. Ale wychodek jest? Jest. No i git. O, tu są dżondra, czy jajka. Bierze jaja. I co, tylko tyle? O, dokonał duchnikę. Omlet i smażone jaja. Andrzej. 10 brązu za 5 jajek. No to tak średnio. Przynajmniej na razie ich nie potrzebuję. Może kiedyś. O! Dzień dobry, kim ty jesteś? Ten gość wygląda na postrzelonego. Myślisz, że jestem szalony? Nie, oczywiście. Staram się zachować optymizm. I wiem, co naprawdę się liczy. Co? Ja. Sądzisz, że zrozumie? Nie, Dick. Nie zdoła, bo też nie widzi. Dobrze. Opowiem mu więc słodkie kłamstewko. Jedyne, co się liczy w życiu, to pokój, zioła i słodkości. Jak miód. Przynieś mi miód, a nauczę cię robić ciasto. Ciasto to nie kłamstwo. Cake is a lie. Portal. Portal. No, ciasto to nie kłamstwo, to chyba do końca życia człowiek naprawdę pamięta. Totalnie do końca życia człowiek zapamięta. Cóż to jest? Cóż to jest? Dziwne urządzonko. Wymaga techniki. Cake is a lie. Tu nic nie ma. Jabłuszka? Ma się je wziąć? Nie, to się jabłuszek wziąć? No nie. To po co to leży? Naprawdę? Ej, no ja bym powiedział, że się da. Może potrzebuję jakiejś techniki. Teologia. Rolnictwo i natura. Zbieracz. Pokaż naturę i to ze wzajemnością. Możesz uzbierać więcej małych roślin. Okej. Ej, no bez jajec. Proste nagrobki. O, tego bym chciał na pewno. Teologii. Części twarde, więcej trupów możemy sobie tam oddzielać. To też jest spoko. Jed. No ale z teologii na pewno potrzebujemy proste nagrobki. To jest priorytet. Prymitywne okucie, drewniane kowadło. Kamieniarstwo, górnictwo. Kurde. Dużo tego. No ale dobra, idziemy na to. Jeśli miękkie czy twarde? Idziemy na to. Rozumiem, że więcej już nie możemy, nic. Wszędzie potrzeba czegoś. Wszędzie potrzeba czegoś. My możemy grzyby pozbierać. Też daje coś? Nie, nic nie daje. Ale w sumie możemy sobie te dwa czerwone pypki jakoś zdobyć właśnie przez zbieranie kamienia, czy tego. O, i fajno. I możemy sobie w teologii teraz zrobić, nie w teologii. O tu. Mieści miękkie. Hey git. Kim ty jesteś? Stary astrolog, może to spotkanie z astrologiem. Cześć. Miałem wrażenie, jakby patrzył przeze mnie gdzieś w dal. Tam, do licha, chłopcze. Wyglądasz mi na kogoś, kto zasmakowałby w wyjątkowym świecie. Wędkarstwa. Nie znam się za bardzo na wędkarstwie. Uszczęciłeś się, bo na rybach znam się jak mało kto. To wielce odprężające i dochodowe. Poza tym ryby są smakowite. Brzmi świetnie, wchodzę w to. Doskonały wybór, chłopcze. Wyposażę się we wszystko, co niezbędne i nauczę przyrządzać rybę. No dobra. Więcej? Potrzebuję tylko wędki. Możesz mi jakąś dać?
Ma się rozumieć, chłopcze. Mam taki stareńki kij, ale nic za darmo. Najpierw nałap mi ciem. Świetna przynęta, ale można je złapać tylko nocą, kiedy radę co widzę. Dobra, musimy ciemy złapać. Chętnie dowiem się, jak przędzać ryby. Możesz je oczywiście grillować. Sam wolę przeciąć je wzdłuż i smażyć na oleju. A potem zajadać się paluszkami rybnymi. A wiesz, że jak najesz się ryb, sam zaczynasz myśleć jak one? Każdy dobry rybak zajada się rybami. Ciekawe. Ciekawe. Jak jem dużo, czy jak piję dużo kawy, to jestem jak kawa? Cześć. Zero kontaktu. Pan astrolog jest dziwny. Serio, myślałem, że będziemy mogli na przykład te jabłuszko ogarnąć, ale widzę, że nie. Może kiedyś, może kiedyś. Na razie to zauważyłem malinki. To w sumie też jest spoko. Zbieramy te maliny. Pół drewno wziąć, okej. O, chyba mgła zeszła. No nie mówcie. Prawda nic tu nie ma? A to drewienko wezmę, nie ma problemu. No nie. To ja, że myślę, że może tutaj coś będzie, jakiś secret do dupa. Nic, a nic. O, coś możemy wykopać. Uj, ile pypków zielonych. Uhuhu, ile pypeczków. No dobra. Astrolog w końcu sobie idzie gdzieś. Tu też już nic nie ma. Panie astrolog, gdzie pan tak podążasz? Panie, pan tu nie mieszkasz. Czy mieszkasz w sumie? No sorry, że tak czasem się zacinam na jakichś tych przeszkodach, ale piję kawę. I nieraz po prostu jak gdzieś idę do przodu, to tracę widok. Był jakiś most. Tu był jakiś most. A tu jest w ogóle chyba łowisko. To miejsce połowów. Możesz znaleźć się też w wiosce, w rzece, na bagnie i w morzu. No dobra. Te ciemy. Ja bym chciał trochę ryb połowić, to co? To nic. To nic. Uuu. Wyczuwam coś pysznego i pieczonego. Jeśli szukasz kogoś, kto odczyta ci przyszłość z ręki, lepiej iść do miasta. Wszyscy tam robią, co mogą, żeby zarobić choć na kawałek chleba. Okej. Okay. Wspaniały zapach. Cygański baron. Co pachnie tak smakowicie? Cudowne, przyznasz. To mój kebab. To stary, rodzinny przepis. Przynieś mi dobre filety rybne, a nauczę cię go przyrządzać. Boże, filety z ryb? W kebabie? Nie. Wiecie co, ja... To nie jest tak, że ja stricte ryb nie lubię. Też ich nie lubię, czy nie przepadam. Są dla mnie inne, bardziej wartościowe i smaczne rzeczy niż ryby. Dlatego ryby jem tylko i wyłącznie już jak muszę, ewentualnie. Jak naprawdę już organizm się dopytuje, domaga. Domaga ryb. Bo czasem tak macie zapewne, że mimo iż czegoś nie lubicie, naprawdę nie wszyscy pewnie. Może inaczej, mimo że za czymś nie przepadacie, to czasem macie taką ochotę, że coś was złapie, nie? I macie ochotę, żeby coś tam sobie wsunąć tego. Ja tak właśnie mam, na przykład raz na rok zjem rybę, na przykład, nie wiem, jakieś tam oleju czy coś takiego, nie? Mimo iż naprawdę, no, ja zazwyczaj takich rzeczy nie jem. Nie lubię. Ale raz na rok mam taką właśnie chęć zjedzenia czegoś innego. To w ogóle nie może śniadać drzew. Szkoda. W ogóle chyba drwal jest. Ejże, nawet nie myśl, że możesz ściąć te drzewa. Rębacz.
Nie, tylko się rozglądam po okolicy. Dobrze, sporo zaburiłem wiosce, żeby użytkować te tereny. Wyrąb drzewa to ciężka choruba. Aby mi się lepsza siekiera. A gdybym ci ją przyniósł? Jeszcze się nie odkułem. Nie mam nawet dachu nad głową. Mogę ci za to zdradzić stary przepis, który przekazaliśmy sobie w rodzinie. Daję niezłego kopa w trakcie pracy. Okej. Okay. Dziwi cię to, że ja tak chodzę sobie z tą balą drewna? Chyba go nie dziwi. Chyba cię to nie dziwi, przyjacielu. Dobra, no to co? Idziemy na lewą stronę. Mamy piwko, więc na pewno już nasza czaszka, kurde blaszka, będzie szczęśliwy. A wracając do tematu ryb. Ja ogólnie nie byłem na rybach, o Jezu. Naprawdę, już nie pamiętam. Chyba z 10 lat mnie nie było na rybach. Pamiętam w czasach więcej niż 10, 15 lat nie było mnie na rybach. Nie powiedzieć, że w czasach szkolnych, no ale już czasy szkolne to mam dawno za sobą. I tak, no już naprawdę mega dawno mnie nie było na tych rybkach. Przez chwilę myślałem, że doszliśmy do domku, ale nie. Co to jest za miejsce? Gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy. A żeśmy ładnie przywalili. Wszystko poodkrywali teraz. To jest portal jakiś. A to jest ten kalendarz. O, no tak. No i tutaj jeszcze nie odkryliśmy nic. W ogóle przełaziliśmy cały dzień. Te drzwi pozostaną zamknięte, póki moje stosunki z inżynierem nie wyniosły 80. O, wilku mowa. Później, później. Witaj, jestem Kosma. Jestem grabarzem, miło cię poznać. Jeśli szukasz materiałów z kamienia, znajdziesz je u mnie. Jeśli potrzebujesz drewna, możesz się zaopatrzyć u mojego brata Teresa. Okej. Co ty tam masz? Kawałek kamienia i opał, no wiesz ty co. Kurde blaszka, jestem czaszka. Tu są jakieś ule. Minus 15 HP. Świetnie, ale mamy miód przynajmniej. Jest jak patykiem po ziemi coś tam pisze. Świetnie. Uli niestety nie możemy ruszyć. No ale tu jest kolejny. Tu jest kolejny. Oby nie przegnąć w drugą stronę. Panie pszczelarzu, dzień dobry. Handluj. Czoła. Miód, wosk pszczeli. Wszystko tu jest. Wszystko tu jest. Ciekawe, czy nasze chlebki się już porobiły. I w ogóle chyba zaraz będzie do nas szedł łosioł. Łosioł. Farma zbrojowa, tu już byliśmy. I czas na kafi. Kopi. W ogóle zobaczcie, że tutaj coś jest. Maga techniki. Ciekawe. Ktoś tam tył lazł chyba. Nie wiem, czy nie osioł już leciał. Być może będą zwłoki już leżeć. Dziwo nie. Dobra, czyli czekamy. Czyli czekamy na zwłoczki. Drewno sobie tutaj zostawimy. Idę zobaczyć, jak moje ciasto. Moje ciasto, 6 sztuk, ile pypciów? 28 sztuk. Ile to daje? No plus 15, no nie za dużo, ale zawsze coś, prawda? Zawsze coś. Dobra, trochę jedzonka ogarnęliśmy. Też możemy sobie to... Nie no, to mi daj. Ale postawiamy sobie takie rzeczy jak te. Idziemy dać... Kurde blaszka, czaszka, piwo. Le browar. Wodę też zostawmy tu. Gdzie jest czaszka? Ona była chyba tam, gdzie są zwłoki. Osiołka nadal nie ma. Niedobrze. Czaszka masz. Ej, gdzie moje piwo? Ach, co za rozczarowanie. Potrzebuję chyba czegoś mocniejszego. Dobra, wydajesz się porządnym gościem. Mam dla ciebie kilka rad.
Przestań łazić i gadać wszystkim, że jesteś z innego świata. Jednego dnia chlapniesz to przy kumplowi, a następnego twoja gęba zdobi każdy słup w mieście. Jeśli więc lubisz swoje, to przestań to robić. Może ma rację, powinien być bardziej ostrożny. To jakie miałeś pytania? Mam kilka pytań. Jak mogę wrócić do domu? Łatwizna. Na pewno mógłbyś użyć portalu na wzgórzu Wiedźm. Czyli co? Muszę po prostu przez niego przejść? Muszę go najpierw otworzyć. Wiadomo, że nie mam w sobie mózgu, więc nie wiem nawet do końca skąd ta cała wiedza. Powiedziałem ci wszystko, co pamiętam. Może coś więcej znajdziesz w księgach ze skryptorium. O rany, w katakumbach jest skryptorium. Albo może Astral coś wie. Świetny z niego gość. Wykradł książki z bibliotek, kiedy był podrostkiem. Gdy astrologa. O, jest bardzo mądry i bardzo pogodny. Choć nie znam go osobiście, chyba. Ale jego wino jest rewelacyjne. Chłopak przyjaźni się bardzo z latarnikiem. Każdy księżyc przesiadywali razem do Tarni Morskiej. Jest Tarnia Morska. Gdzieś niedaleko. Pomyślmy. Kurde, blaszka, nie pamiętam. Irytujące te wszystkie pytania. Nie jesteś zbyt fajnym przyjacielem, wiesz? Jak mogę się dostać do skryptorium? Z kościół, rzecz jasna. I zdaje się, że twoja piwnica może mieć połączenie z katakumbami. Och, nawet kostnica jest z nimi połączona. Mamy tu całą sieć tuneli. Sieć. Lubiłem kiedyś łowienie ryb. Pamiętam, że łowiłem. Kiedyś złapałem taką... Kurde blaszkę, nie mam rąk, żeby ci pokazać, jaka wielka była ta ryba. Ale uwierz mi, była ogromna. Nie cierpię opowieści o rybach. A kiedyś... Wiesz co? Muszę iść. Jasne. Fajnie jest mieć nogi. Nie zapomnij przynieść mi wina. I Mieciu chce teraz winka. No dobra. Jak to wygląda u nas w tej chwili? Postacie. Coraz więcej tych postaci się robi. Ile to jest ryby? Pięć garnków z miodem. I możesz mnie spotkać każdego kobiecego dnia na wzgórzu Wiedźm. Nie kobiecego, to jest męski chyba. Kurde, co ja gadam? Męski znak. Ale jestem, kurde, dupa. Ja pierdzielę. Czemu ja powiedziałem kobiecy znak? O Jezu. Co mi się stało? To jest męski znak. Aż zjadłem chlebek przypadkowo. Ja pierdzielę. Ale będziecie się ze mnie śmiać. Ale to mi tak coś nie pasowało, co ja powiedziałem. Oj tam, męski, damski, jaka to różnica. Jaka to różnica. Ale wstyd, ja to wytnę. Dobra, czas się wziąć za robotę. Chyba, nie trzeba. Idziemy sobie na lewą stronę, bo tam jeszcze nas nie było. Kurde, damski, męski. Ale wstyd. Nie mogę. Co ja odwaliłem? Co ja powiedziałem? Ale będę ciebie teraz gnębić tym. O, dobra, widzę kolejny ul. Nie mogę. Ja to czasem jak coś pierdolne, to... Rok, dramat i niedowierzanie. O, to chyba dwa są nawet. Nie. Ej, tu widzę na górze jeszcze jedno, halo? To co to jest? To jakiś nie ule przypadkiem? I dużo tłumu tu jest, ej! Ja zbieramy to. Jak złom, to zbieramy. Oj, nie, topery się pokazały. Coś nich nie było. Ciekawe, czy one potrafią przelatywać, ale chyba nie. W górę, co to jest za miejsce? Jezu. Nie mogę, co ja powiedziałem? Niszczona pasieka. Nie wiem, czy ja ich teraz już nie zniszczyłem do końca. Może dało się je odbudować. To już się nie da. Dobra, potrzebujemy linów, desek i prostych części żelaza. Oh no!
Ej, jakie to jest dzikie. Dzik. To świeci, świetliki. Ale chyba nie są ciemy. To nie są ciemy. Co tu jest? Droga techniki. Tu kolejne łowisko jest. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Jakieś przejście czy cokolwiek? Jest tu coś takiego? Dobra, tu jest most. Tu jest most, który możemy naprawić, ja chyba na niego patrzyłem już. No tu też coś jest. Dziwna dziura w ziemi. Lej klasowy? Też wymaga techniki. Trochę techniki się człowiek gubi. A tu już nic nie ma? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ej, czemu nam osiołek nie przynosi w niektóre dni nic w sumie? Dziwne. Co mamy do zrobienia? Buduj. Krematorium. Chyba nie poznaliśmy jeszcze tego. Shiro musiał kichnąć na ten koniec. Łomatko. Dobrze, że mam oskryptowane te przyciski. Dobra, no musimy zacząć budować. Musimy doprowadzić najpierw ten cmentarz do użytelności. Użytelność? Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Chyba tak. Dobra, trochę HP nam też skoczyło na szczęście. Okej. Dobra, i co my potrzebujemy zrobić? Co my potrzebujemy zrobić? Tutaj możemy z opału zrobić znaczki oraz różne rzeczy. To musimy zrobić opał. Polano i opół. Tu się robi opał. Potrzebujemy dużo polana. Te trzy sztuki. Niech będzie. Dobra, to jest zrobione. I teraz robimy sporo opału. Zdyszkę myślę, że możemy poświęcić na to. Oj, tylko to sporo zabiera. Nie wiem, czy nie będę żałował tego. Zobaczymy, ile mięsko daje. Bo mięsko za dużo nie daje. Porobimy sobie drewniane, drewniane krzyże i tym podobne, więc będzie spoko. No i się pozbyliśmy mięska i dobra. A czemu ja nie mogę opału zrobić? Proszę bardzo, a czemu ja nie mogę zrobić opału? Znaczy opału, krzyża. Ja tego nie mam. No mam opał. Czemu tego nie mogę? Nie wystarczające zasoby, nie rozumiem. Mam opał, tak? I opał jest potrzebny też tu. Kurwa, ale jestem dziwny. Po lewej jest pokazane, co mogę zrobić, a po prawej co jest wymagane, ale jestem dupa blada. Tutaj to jest. Ja nie wiem, ja czasem naprawdę nie myślę. Dobra, no opału mamy sporo już, no. Prawie tyle. Przynajmniej opału mamy dużo. Ale pewnie krzyczeliście na mnie? Dobra, mega na mnie krzyczeliście, na pewno. Słyszałem to aż tu. Szkoda, że tak późno zareagowałem. Mogłem to zniszczyć. W sensie zaprzestać. Jest ciałko. Idziemy, bo jak zgnije, to będzie dupa blada. Chcę jak najmniej ekshumować. Tu i tak będziemy pewnie sobie teraz eksperymentować na temat
Jak się pozbyć czerwonych czaszek? Na pewno mięska już nie wycinam. Bo jest to bez sensu. Zabiera to nam białą czaszkę. Nie wydaje jedzenia, ale nic innego. No i dobra. Mamy dwie białe, jedna czerwona. Myślę, że możemy tłuszcz wyciąć. Może będzie chudszy. No i jest biała. No to nie, ja już sobie kończę tą sekcję. No, trzy białe czaszki to jest coś, czego potrzebuję. To jest coś, czego potrzebuję. Miejsce pochówku. To ja w ogóle porobię ze trzy tutaj. Nawet tych jam nie będę zbytnio, wiecie, ogarniał. No i właśnie, tutaj jest nam zero. To jest fajne ciałko. To jest fajne ciałko. Tutaj nam daje 1-1. Nawet nie 1-1 w sumie. To nam daje 0 w sumie. Minus 1. No właśnie, dupa straszna. Dupa straszna. Już kapuję, na czym to polega przynajmniej. Jest jakiś profit. Jest jakiś profit. Dobra, ale tak. Widzę, że mam 46 minut już gry. Przy gry odcinka. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Shiro. Oczywiście się widzimy w następnych odcinkach. Z gry w Red Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.